krótkie zagranie. Wysoka piłka, idzie teraz na lecz noga Roberta Gadochy, zupełna sensacja, kompletne zaskoczenie. I Andrzej Szarmak, proszę Państwa, zdobywa bramkę tam, kiedy wydawało się, że piłka przejdzie do Gadochy i ten będzie ją miał w idealny sposób. Lesław Ćmikiewicz, Wawrowski, Lato, Wawrowski, dobre podanie, zbliżamy się pod bramkę rywali, dośrodkowanie, Szarmach, gol, piękna akcja, no nareszcie dobra akcja. Widzą Państwo, co to znaczą podania z pierwszego uderzenia, bez przyjmowania, szybkie tempo akcji, dobre zagranie tutaj do Wawrowskiego, dobre w odpowiednie miejsce dośrodkowanie, strzał, widzieli Państwo Szarmacha, lekki, plasowany, ale celny, wystarczający, aby zmusić do kapitulacji bramkarza zespołu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Kiedy wycofano Telcza, polski zespół w posiadaniu piłki, wolno na razie, wolno, piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmach sam na sam, gol! Gol! 2-0! Andrzej Szarmach, debiutujący na Mistrzostwach Świata. Fenomenalna piłka od Kazimierza Dejny. To do centymetra. Tu proszę zwrócić uwagę. Kapitan zespołu polskiego posyła na lewą stronę, na lewego łącznika. W bój piłkarza Górnika Zabrze i Karnawali nie miał żadnych szans. Proszę Państwa, druga bramka w ciągu 8 minut dla mistrzów olimpijskich. Krójfa. Długi wrzut Szarmach, asekurujący go z tyłu Gadocha, nadal Gadocha, odważnie idący teraz na przeciwnika, krótkie zagranie, Andrzej Szarmach, ach, to była piękna akcja, niezakończona jednak celnym podaniem, Dejna, Kasperczak, no i proszę Państwa, gol! Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Czwarta bramka dla zespołu polskiego. Jeszcze raz ta sama akcja. Wejście Szarmacha i proszę Państwa 4-0. Teraz zamykamy tam prawą stronę. Jest Grzegorz Lato, znów wysokość pola karnego. Blisko niego Matysik, Grzegorz Lato w nogi zawodnika, na lewą nogę teraz ze zwodem przechodzi, wypuszcza w bój Dziuba. Gol, proszę Państwa, Szarmach, gol, pierwsza minuta. Polska reprezentacja prowadzi na stadionie w Lipsku 1-0. Niesamowita sprawa, a więc to przejście z środka boiska na lewą stronę. I to wspaniałe zagranie, tam zaraz zobaczą Państwo, o właśnie, dośrodkowanie i proszę zwrócić uwagę, Andrzej Szarmach jak za najlepszym czasu, jak z 1974 roku, uzyskuje gola dla reprezentacji Polski w 60 sekundzie. Być może wprost słoneczny, już startuje Szarmach. Bardzo dobry w pierwszej części spotkania, gol! Pięknie! Andrzej Szarmach, czwarta bramka w turnieju olimpijskim naszego zawodnika. 22 w reprezentacji narodowej.
od razu huknął mocno i w krótki górny róg tuż przy spojeniu. Raz jeszcze Dejna. Dobra piłka, nie dał rady Kim Gwang-sok i Szarmach lewą nogą podwyższa rezultat spotkania Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną na 2-0. Karę. Zobaczymy. Lato. Lato. Strata piłki. Lato pole karne. Dośrodkowanie. Szansa. Gol. No nareszcie, proszę Państwa. Nareszcie Andrzej Szarmach wykorzystał wspaniałe podanie Grzegorza Laty z prawej strony. Ta długa piłka, celna piłka poszedł z tupakiem. 1-0 dla Polski. W 20 minucie gry po przerwie, jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, akurat w tym momencie powiedziałem, kiedy się Peruwiańczycy odkryli, strata piłki i Andrzej Szarmach uzyskuje gola dla drużyny polskiej w 20 minucie. Rozpoczyna akcję z środka Dumbonie. Francuzów mamy 2, 6, 8. Szarmach, kupek, gol! Jeden, jeden. No i kiedy ja to mówiłem, 15 minut temu. Ze tą szybkością nie najlepiej, że jest pewne zahamowanie w niektórych akcjach, ale jeśli chodzi o skuteczność, to Szarmach powinien udowodnić, że ją nadal posiada. I proszę, słupek, wspaniały strzał. Dejna, Kasperczak, wraca teraz, za nim atakując Capello. Szymanowski na prawą ucieka, Kasperczak nadal. Znakomite zagranie, Szarmach główką, gol! Wspaniała akcja, proszę Państwa. Tak gra zespół polski. Kasperczak, milimetrowe zagranie na głowę, szczupak fenomenalny. I proszę Państwa, legendarny Dinosow puszcza bramkę. Piąty gol 23-letniego Andrzeja Szarmacha na Mistrzostwach Świata.